powiększenie. Michał Szpak, dzień dobry. W studiu z nami dzisiaj pani Maria Miłuch, Zielonogórski Anioł Roku 2013. To musimy przypomnieć. Kłaniam się pani Mario. Witam serdecznie. Ale przede wszystkim dzisiaj współorganizatorka Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Długi tytuł, ale bardzo ważny tytuł, wskazujący jednak na to, że trzeba pamiętać o godności osób niepełnosprawnych i intelektualnie, i w ogóle niepełnosprawnych. I chcę na początek, pani Mario, trochę prowokacyjnie zapytać, dlaczego ciągle jest tak, że musimy obchodzić taki dzień? Albo inaczej, czy nadejdzie taki dzień, że nie będziemy musieli obchodzić tego dnia jako święto, bo wszyscy będziemy takie osoby traktować normalnie, po prostu, tak jak na to zasługują? No, nie do końca się z panem zgadzam, bo osoby pełnosprawne też mają święta, więc dlaczego niepełnosprawni intelektualnie nie mogą mieć święta? Niech mają święto. To jest taki szczególny dzień. My lubimy świętować, bo to jest coś, co nas wyróżnia. Jesteśmy wtedy tak sympatycznie do tego dnia nastawieni, oczekujemy na coś szczególnego. Tylko troszkę jest tak, albo może wyglądać tak, i ja to przynajmniej tak odebrałem, że musimy pokazywać, że te osoby są wśród nas. A znaczy, chyba warto byłoby dążyć do momentu takiego, w którym specjalnie zwracać na to uwagę nie trzeba by było. Czy musimy? Powinniśmy. Może nie musimy, ale powinniśmy, bo nie wszyscy jesteśmy przygotowani, a nie jesteśmy przygotowani mentalnie. W sercu mamy dużo ciepła, dużo empatii, dużo miłości, ale jak przyjdzie nam zetknąć się z taką osobą, bardzo często tak jest, to stajemy bezradni. Bezradni, bo nie bardzo wiemy, jak pomóc. Chcemy pomóc, ale to nie strach, no właśnie mówię, ta bojaźń mentalna. Nie wiem, czy sobie poradzimy. Mhm. Osoby niepełnosprawne intelektualnie, jakby mam wrażenie, że mniej jednak mówimy na co dzień w mediach, w przekazach medialnych o takich osobach, niż o osobach z niepełnosprawnością tak zwaną ruchową, które poruszają się na wózkach na przykład, które spotykają się z ogromnymi ciągle niestety, chociaż wyrównywanymi na przykład w Zielonej Górze sukcesywnie barierami. Ale dla osób takich niepełnosprawnych intelektualnie, gdybyśmy mieli zdiagnozować te największe bariery w życiu, i w społeczeństwie, to jakie byłyby to bariery, pani zdaniem? Oj, to wie pan co, to tak, temat rzeka i pytanie rzeka, bo tak jak już wspomniałam, no właśnie największą barierą to jest właśnie ta bariera mentalna. Musimy to w sobie przełamać. Wie pan co, to trudno jest tak od razu kogoś pokochać, bo wiadomo, te osoby nie zawsze są piękne, a my no, lubimy piękne. Zresztą piękno jest bardzo w modzie teraz. A te osoby, no zdarza się, że w nieoczekiwanym momencie pocieknie ślina, że coś tam niekontrolowane się wymknie, prawda? Musimy to zrozumieć. Musimy to zrozumieć, ale tego trzeba nas uczyć już od przedszkola. Bo w życiu dorosłym to jest często troszkę za późno. A dzisiaj jest tak, bo pani obserwuje jako przewodnicząca Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Jest tak dzisiaj, chociażby w przedszkolach czy w szkołach, że zwracamy coraz więcej uwagi na to, że te osoby, tak jak my, są normalnymi ludźmi, którzy normalnie mają prawo, mimo tej swojej niepełnosprawności, czy to intelektualnej, czy ruchowej, przez życie przejść normalnie. Innymi słowy, czy widać u nas ten postęp mentalny, że my się zmieniamy, że my akceptujemy tych ludzi, że my też dążymy do tego, żeby niejako wspierać ich w tych problemach, z jakimi sobie muszą radzić, z jakimi się zmagają. I to bardzo widać. Zapraszam pana redaktora na konkurs 8 Wspaniałych. To jest konkurs wolontariacki organizowany przez Fundację Świat na Tak. I ta młodzież przedstawia swoje działania. I bardzo często, najczęściej, to jest właśnie obcowanie, pomoc osobom starszym i osobom niepełnosprawnym. Zresztą, jeżeli pan pójdzie do zespołu szkół ekologicznych, czy do szkół integracyjnych, gdzie są dzieci niepełnosprawne i sprawne, to już te osoby na wózkach nie są przedmiotem zabawy, bo kiedyś fajnie było wziąć ten wózek, biec przed siebie. Teraz już nie. Teraz już rozmawiają z tą osobą, bo przedtem ta osoba na wózku była przedmiotem raczej zabawy,
a teraz jest kumplem. I to jest bardzo ważne i powiem panu, cieszę się, jak młodzież mówi o tym, że pomagam odprowadzać koleżankę, która chodzi o kulach, bo są różne schorzenia, prawda? Także coraz częściej o tym mówimy i cieszymy się tym i chełpimy. To jest piękne, bo to nie dlatego chwalą się tym, bo się chwalą, tylko czują z tego, czerpią z tego radość i mają radość. Mieszkamy na osiedlach, mieszkamy w stosunkowo niewielkim mieście, 120 niecałe tysięcy ludzi, ale z reguły jest tak, że każdy z nas i podejrzewam, że z naszych telewidzów też ma obok siebie kogoś niepełnosprawnego. Dzisiaj takie obchody na deptaku zielonogórskim z udziałem też osób tych osób niepełnosprawnych, ale wiele z nich dotrzeć nie mogło z różnych przyczyn często. Właśnie ta bariera niepełnosprawności nie pozwoliła im dotrzeć tutaj do centrum miasta na obchody. Czy jest jakiś sposób, w jaki my tak na co dzień możemy takim osobom pomóc, zrobić coś dla nich? Jeśli tak, to co my możemy dla nich zrobić? Może ja teraz powiem za miasto. W Zielonej Górze działa bardzo prężnie Centrum Usług Socjalnych. W tym centrum są opiekunki, które właśnie odwiedzają. Wiadomo, jest procedura, trzeba zgłosić do MOPS-u taką osobę. I te opiekunki przynajmniej przez chwilę starają się ulżyć osobom niepełnosprawnym w ich życiu. A ja akurat na co dzień borykam się z takim przypadkiem, bo mam siostrę, ja przepraszam, siostrę i mamę niepełnosprawną. Siostra jest z zespołem Downa, nie widzi, a mama ledwo widzi, nie słyszy, nie chodzi. Przepraszam. Spokojnie. W ogóle to jesteśmy sercem z tymi osobami, nie tylko jeżeli idzie o moją rodzinę. Jeszcze raz bardzo przepraszam. Nie ma powodu. Ale proszę przekazać, jeżeli to możliwe, wszystkim tym osobom, nie tylko tym w domach, ale tym w szpitalu niepełnosprawnym, że one są z nami i my jesteśmy z nimi. To, że nie jesteśmy teraz przy nich, że nie trzymamy ich za rękę, to nie znaczy, że o nich nie pamiętamy i że nie myślimy. Myślimy i z ogromną czułością. Sam widziałem dzisiaj, chociaż miałem tylko chwilkę i przemykaliśmy tak naprawdę w okolicach miejsca, w którym odbywały się obchody miejskie Dnia Godności. Kilka takich osób, które kojarzę. Wiem, że to są osoby niepełnosprawne intelektualnie, ale widziałem ogromną radość na twarzach tych osób, że mogły być zauważone. Mało tego, to wyglądało tak, jakby one miały poczucie, że są w centrum wydarzeń, że to są obchody faktycznie ich święta i chyba nawet coś takiego, przepraszam za określenie, niepozorne obchody. To dla nich jest wielka rzecz, że ktoś o nich mówi, że ktoś robi coś dla nich. Tak, to na pewno było wydarzenie. To wydarzenie, nie wiem, czy mogę też pokazać, wydrukowaliśmy taką naklejkę 5 maja, bo Dzień Godności przypada 5 maja, Europejski Dzień Godności. Wszyscy, którzy tylko chcieli, dostali smyczkę. Nie lubię tego określenia smycz, no, ale niestety tak się przyjęło w Polsce, gdzie jest napisane, co to jest za dzień. I wielkim hitem od samego początku, bo to już czwarty raz Dzień Godności, cieszy się gazetka, gdzie mogli się fotografować ci, którzy byli na deptaku. I tu jest treść, w treści są informacje o warsztatach terapii zajęciowej, o środku terapii zajęciowej, o środowiskowych domach i o tym, co się dzieje wśród osób niepełnosprawnych. Co chciałaby pani zmienić przez 12 miesięcy w takim postrzeganiu właśnie osób niepełnosprawnych w Zielonej Górze, ruchowo i intelektualnie, żeby uznać, że obchodzenie takiego święta, te imprezy, które się odbywają. Co ja chciałabym zmienić? Że uzna pani, że one mają wielki sens. Być może jest tak dzisiaj, że pani uważa, że one mają wielki sens, ale żeby miała pani jeszcze większe takie poczucie tego, że te obchody mają właśnie taki ogromny sens. Albo co by pani chciała zmienić przez te 12 miesięcy, to znaczy, jeszcze chociażby zmienić w mentalności mieszkańców Zielonej Góry? Powiem panu, na co czekam może, no nie tylko ja i rodzice osób niepełnosprawnych, znaczy opiekunowie osób niepełnosprawnych, ale bardzo, bardzo dojrzałych. My mówimy o nich dzieci, ale te dzieci już mają teraz po 50 parę lat, 60.
i czekamy wszyscy na hostel i mieszkania chronione właśnie dla tych osób, bo jak się czyta artykuły, kiedy mnie już nie będzie, co będzie, jak mnie zabraknie, wolałabym umrzeć, wolałabym, żeby dzieci umarły przede mną, to na pewno nikogo to nie napawa jakimś optymizmem, a wręcz przeciwnie, chyba daje takie poczucie, że musimy coś robić i już się zaczyna właśnie dziać i bardzo możliwe, że bardzo szybko powstanie właśnie hostel i te mieszkania chronione, na co czekamy, czekamy, czekamy. To ja życzę, żeby w przyszłym roku, kiedy takie obchody będą się odbywały w Zielonej Górze, żeby ten hostel był, bo faktycznie... I żeby mieszkańcy tego hostelu też już przyszli na deptak. Aby tak było. Bardzo serdecznie pani dziękuję za to spotkanie. Ja też dziękuję i jeszcze raz pozdrawiam wszystkie osoby. Wszystkie osoby z niepełnosprawnością. Zabrakło mi dzisiaj stomików, ale widocznie mieli jakieś ważne powody. Chociaż jeden pan chyba był. Ale wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i zresztą oni wiedzą, że jestem z nimi. Pozdrawiamy serdecznie. Pani Maria Miłuch była naszym gościem w studiu tutaj Regionalnej Telewizji Lubuskiej. Dziękujemy za to spotkanie. Do zobaczenia.